właściwie Forum Ochrony Przyrody. Drzewa uznane za pomnik przyrody. Prezydenta Lista Krajowa nr 896. Dzisiaj odbywamy pierwsze czytanie. Bardzo proszę przedstawienie się i ich prezentacji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, druk nr 896 dotyczy zniesienia form ochrony przyrody drzewa, które zostało rozporządzeniem wojewody krakowskiego w 1997 roku uznane za pomnik przyrody. Jest to lipa drobnolista, listna znajdująca się rosnąca na ulicy Piotra Mila na terenie spółdzielni mieszkaniowej pracowników nauki. Stan zdrowotny drzewa, jego stabilność oraz podatność na złamania zostały ostatnio bardzo mocno osłabione na skutek licznych i rozległych wypukli pnia, gnizn, drewna, krzyków, które rozkładają drewno i osłabiają żywotność tego drzewa. W maju bieżącego roku odwołał się jeden z głównych komarów, natomiast na pniu drzewa widoczne są ślady po wcześniejszych odłamaniach. Drzewo znajduje się bezpośrednio przy budynku nad parkingiem oraz chodnikiem dla pieszych i w obecnym stanie stanowi po prostu duże zagrożenie. Z uwagi na fakt, że drzewo kwalifikuje się do wycięcia, należy w pierwszej kolejności znieść tą formę ochrony przyrody, co można uczynić właśnie uchwałą Rady Miasta Krakowa. Obwód pnia 400 cm, wysokość 20 metrów, drzewo liczy od 150 do 200. Wniosek czy projekt tej uchwały otrzymał również pozytywne uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej sprawie mamy opinię Komisji Planowania Przestrzeni Ochrony Środowiska, która głosuje 9 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się, przyjęła taką opinię. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin zgłaszania autopoprawek na 18 września, później na 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na